No, a co do dramy ksajowej, Marcin rzucił na swojego Instastory podsumowanie afery dżentelmeńskiej w liczbach. 3,5 tysiąca nowych obserwujących na Instagramie, 50 tysięcy polskich złotych do kiermany za walkę wieczoru, wczoraj wygrana została. Jeden ukrócony, atencyjny babszty, któremu współczesny świat kazał poczuć się pokrzywdzonym, umniejszając prawdziwym tragediom, które prawdziwie się dzieją. No, to też jest prawda, że ta cała akcja z Ksaja powinna już dawno pójść do kosza, bo są poważniejsze sprawy i takie sprawy jak ta, tylko i wyłącznie niepotrzebnie zabierają... Płacił 5 złotych. Tak jestem jakby strasznie zmęczony. Czas i jakąkolwiek energię ludziom. Jasne, słodki baran, zapraszam. Więc takie akcje jak na przykład to, tylko właśnie zabierają czas na przykład na tym streamie i zamiast się skupić na tym, żeby gadać o Studiu, Bielu czy Boxdelu, to gadamy o gówno aferze. 18 200 tysięcy dumnych i wielkich mężczyzn, chwała. 514 nowych koleżanek z benefitami, które doceniają mój nietuzinkowy bajer, licząc same siódemki plus. Płacił 5 złotych. Aż ja i Joker wstał 14 spłakanych, grubych i przykrych wywłok na Twitterze i ze dwóch gejów. No nie wiem, po co dodatka o gejach, ale okej. Okay. Dwa oblałe pośladki zakompleksionego i zazdrosnego orka, który musiał obniżyć wiek docelowego targetu swojej sraki do lat max 13, żeby ktokolwiek mu napisał coś miłego, bo jak już wiemy, wczesna młodzież niewiele jeszcze pojmuje i łatwo daje się manipulować. Jeźdź kurwę do spodu. Dzięki Natalia Kwiecińska za soczyste kolabo. Jak chcesz coś jeszcze pokminić w przyszłości, to pisz, bo to było naprawdę czadowe. Jedno piekło mężczyzn, zero dowodów, zero tolerancji dla pomawiaczek, zero skrupułów w walce o równość płci. No, czy nie uważam, że Ksaj kopie leżącego i ją atakuje? Stary, kurwa, ona w dniach afery pedofilskiej wypuściła na niego filmik, w którym chciała pokazać, że jest jakimś chujowym człowiekiem. Oczywiście, że ona go pomówiła, kurwa. A Ksaja jest taki mściwy, że on jej nie odpuści przez najbliższy rok. On będzie co jakiś czas wchodził na jej TikToka i sprawdzał, czy ludzie coś piszą w komentarzach. I tylko będzie czekał, aż ludzie będą jej coś pisali w komentarzach. Ksaja jest najbardziej mściwą osobą, jaką znam w swoim życiu. Nikt nie jest tak pamiętliwy jak Ksaja. Kurwa, ten ork co spierdoli, a sam podawał zaje tej lasce i nie widział w tym problemu. XPP te pickurwę do końca internetu i odde nie zniknie. A to prawda, przecież ork kurwa obrońca moralności, a przecież też podawał swojego ch**a lasce, która była przecież zajęta. Co to w ogóle jest za gadanie? Obrońca moralności wielki się znalazł. Kolejny fakt, o którym w sumie nie pamiętałem, ale dobrze, że mi przypominasz w donajcie. Dziękuję ci bardzo. No i się stało. No ale to ona była dziwna. No dobrze, ale to on też. Się dobrała para, no ale i jedna i druga strona jest widna. Diz nowy Instagram? Nie gadaj, sprawdzam. Diz stream. Aha. Ojejku, a co tu się wydarzyło? Czyżby wielka legenda? Nie no, on jest Jokerem, przysięgam. On kurwa roluje. Jak mam brać jego słowa na poważnie, kiedy on od samego początku zaczyna Jokera? On się śmieje, ale umiera w środku. To jest typowy Joker. Giga Chat zesrał się o to, że śmiałem wyrazić swoją opinię na temat jego zachowania i jego dramy. I zrobiłem to naprawdę w łagodny sposób, a przypominam, kilka lat temu. Proszę, spójrzcie na to! Ksajo zwołuje wielkie zebranie na tym spiku, wielka kurwa dyskusja o mojej aferze, o aferze, która jego zupełnie... Wow, to dziwne. Streamer mówi o aferze, która jest obecnie popularna w internecie. O każdej aferze, dosłownie każdy streamer tak robi. Jak coś. To nie jej dotyczyła. I wtedy to było okej, a teraz nie jest. No popatrz, kurwa Marcin, jak to się wiele pozmieniało przez te lata. Słuchaj Norbert, wtedy... też mogłeś na to odpowiedzieć, tylko że byłeś i dobrze wiedziałeś, że jesteś odpowiedni, więc się nie wychylałeś, bo byś był jeszcze bardziej jebany. Jeśli Marcin ma rację i jeśli nie ma sobie nic do zarzucenia, no to jak coś pierdolnego i wrzucasz swoją jedyną słuszną według ciebie narrację, to ci może odpowiedzieć. No bądźmy obiektywni, Norbert w poprzednich story wrzucił swoją jedyną słuszną narrację, mimo że nie był na miejscu. I która się nie zgadza z narracją Ksajo. Więc Ksajo oczywiście, że będzie odpowiadał. Tak samo, nie wiem, no, zarzuca Ksajo wielkie zebranie, a przecież przed chwilą Diz pierdolił wielką serię storiesów o wszystkich dramach. I o wszystkim gadał. O co mu chodzi? O co chodzi temu Dizowi? Dobrze, oglądam dalej. Jeżeli chodzi o bycie zakompleksionym, to właśnie
Ty jesteś zakompleksioną osobą, która musi obudowywać się sztuczną pewnością siebie, nawet w relacjach z kobietami, co było słychać po twojej głosówce. Ja o swoich wadach nie mam problemu mówić, mówię o nich głośno, bo to sprawia, że jestem lepszy. Ty swoje przykrywasz sztuczną pewnością siebie i ch**owym podrywem. I w ogóle, co ma znaczyć ten żółty dopisek na końcu? I ty w tym samym zdaniu, w tej samej sentencji mówisz coś o manipulowaniu publiką w trakcie, kiedy zachęcasz swoją, żeby zlinczować mnie w internecie? Ty coś mówisz o manipulowaniu publiką? Jakim ty jesteś hipokrytą? Ty jesteś, chłopie, w ogóle świadomy, czy ty tak na nieświadomce robisz? O, wow! Mocne. Nie wiem, Diz zawsze, on jakoś zawsze już od kilku lat wydaje mi się taki sztuczny. On takie dziwne robi miny i te swoje złe takie oh wow! Jakby, czemu on tak mówi? Czemu on tak ma taką mimikę? On jest Jokerem, ja się go boję. A, i przypominam, całkiem niedawno Ksaja mówił, że on mnie nie wyzywa w internecie. Jeszcze tam w którymś wywiadzie wyzywał mnie od frajerów. Przekręcił moje nazwisko, a teraz nazwał mnie kurwą. Uch! Mocne słowa, Marcin. Mocne słowa. Mam nadzieję, że kiedyś weźmiesz za nie odpowiedzialność. Och, wow. Chyba ktoś tutaj nie wytrzymuje ciśnienia, co, Marcinku? Jak tam twoje bycie gigaczadem? Legendą! Ja, nie, tak szczerze, powiedzcie mi, jak ja mam skomentować to coś na poważnie? No, jakby jak ja mam to skomentować na poważnie? On musi udawać, że po prostu podkręcać pod walkę. Musi już udawać w tym momencie. On musi udawać. No nie, obiektywnie mówiąc, on musi udawać. Ziomek ma 30 lat i nie ma coś takie storki. Jeszcze w tych wszystkich storkach sam jest hipokrytą. No plus tak, no Ksajo chyba... Wydaje mi się, że Ksajo generalnie powiedział prawdę. No już od dawna on Norberta nie obrażał, no ale jak teraz wraca temat Norberta i się z nim, że tak powiem, wykłóca, przy czym, no wiecie, sam Diz powiedział w jakimś tam wywiadzie, że Ksajo może go pocałować w sygnet, żeby dostać z nim walkę. No to oczywiście, że Marcin wróci do bycia dawnym Marcinem i zacznie nazywać Diza to chyba, wydaje mi się, normalna sytuacja. Ale od dawna go na swoich streamach tak w sumie nie obrażał i tematu Disa nie było. Ale no jeśli wraca temat Disa, to wraca temat Disa. Powiem tak, no ja nigdy nie będę pozytywnie nastawiony do Disa, bo zawsze będę pamiętał, że jak miałem 17 lat i piłem piwo, to Dis mi groził, że zadzwoni na policję. Od wtedy jestem na niego, nienawidzę go. 5 złotych. I sprawa kolejna. Od kiedy to wiek mojej publiki jest jakimkolwiek zarzutem, albo dlaczego przedstawiasz to w taki sposób, jakbym miał to jakkolwiek umniejszać? Ja się cieszę, że ja mogę tworzyć dla ludzi, dla których tworzę i wolę to robić, niż tworzyć dla zbundowanych wkurwionych nastolatków na Twitchu. Wolę tworzyć content, który oglądają sobie z uśmiechem całe rodzinki na kanapie, oczywiście, w tym również dzieci, ale również i dorośli. Nie mam z tym problemu, dzięki temu jestem lepszą wersją siebie, dzięki temu nie gniję na Twitchu, nie siedzę tam, nie wkurwiam się, nie siedzę w towarzystwie, które mi nie leżało, a bawię się fajnymi rzeczami, gadżetami, realizuję swoje hobby i tworzę dla ludzi, którzy to doceniają. I dla mnie ta publika jest zajebista, więc jak to oglądacie, widzowie, no w sumie oglądacie, to jest na moim Instagramie, ma sens, to dziękuję wam za to, że jesteście. Na ten moment koniec wystrybu, wracam do roboty planować kolejne odcinki. Dobra, k***a, zara reaktywacja sklepu. Dziś tak siedzę. Reaktywacja JD. Zaraz sklep na kapselu wraca. Widziałem, że JJ Joker ostatnio, tak? JJ Joker ostatnio był u Ksajka. Ty, nie wyświetla mi się... A, wyświetla mi się twój donate, ludzie. Już patrzę. JJ Joker. Okej, chwilę ogarnąłem temat. I jako stary człowiek powiem tyle. Ksaj był mega przylepą i cringe do laski, która umie to wykorzystać. To tak z perspektywy lajka w temacie jednak. No nie no, no wiadomo, no podryw był jaki był, dziwny. Ale to nie znaczy, że wiesz, że jest... coś złego w podrywie. Każdy ma swój podryw, no nie? Możemy się tylko pośmiać Sajka w jego sposób podrywu. Dobrze. Federacja MOVE w trybie natychmiastowym wykluczyła Boxera ze wszystkich pełnionych przez niego funkcji oraz aktywności związanych z wydarzeniem. Oświadczenie. W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi bardzo niepokojących zachowań Michała Boxdela Barona, który współpracuje z naszą organizacją, MOVE Federation oświadcza, że w trybie natychmiastowym wykluczyła go ze wszystkich pełnionych przez niego funkcji oraz aktywności związanych z wydarzeniem. Jednocześnie informujemy, że nasza federacja nie posiadała wcześniej wiedzy na temat tego typu zachowań Michała Boxdela Barona. W obliczu napływających informacji oraz dowodów zaznaczamy, że nie tolerujemy tego typu postaw i podkreślamy, że one są niezgodne z naszymi wartościami. Dlatego jako federacja zobowiązujemy się do podjęcia zdecydowanych kroków wobec każdej osoby, która dopuszcza się takich zachowań. No co? No, dziwi mnie, że mu wypuściło jednak takie oświadczenie, bo jakby z tego, co ja jakby do tej pory widziałem jako widz, to myślałem, że Boxdel ma być tylko trenerem drużyny Goats i to tyle?
Więc jakby to, że robią takie wielkie oświadczenie, aczkolwiek może oświadczenie jest potrzebne po prostu dla sponsorów, tak? Żeby jakby każdy wiedział, że było czarno na białym, że Bogzela nie będzie w mów i że się od tego odcinają. Co jest? Tutaj coś na lekcji? Zobaczmy, zobaczmy. No tak, było kiedyś w filmie Wardęgi 3 lata temu, jak Wardęga nagrywał film o Team X, że Team X oszukało tak jakby Stu, to Wardęga w tym filmie powiedział, że że Bloński i Lexi powiedzieli mu, że gdyby wiedział coś o Stu, to by się tak nie wypowiadał o nich źle, tylko o Stu by się źle wypowiadał. No tylko, że nie powiedzieli tego. Czemu? Nie wiem. To on najprawdopodobniej poszedłby do więzienia. Bro, no właśnie. Ja mam dwie osoby. Jak to dwie? O, dwie! O, tak samo, takie samo nagranie z tym, jak oni pokazują zdjęcia kogoś, na przykład, było, kto jest największym zboczeńcem i cały Team X pokazywał, że Steel. Nie wiem, to chyba było oczywiste, że on takie rzeczy robi dla nich. Komentarz? Tak! Następny tak. Jakbyś wybrała jedną osobę, to bym zrozumiał, że brak komentarza, tak jak tutaj, bo nie będę komentował, ale ty... Dałam te dwie osoby, bo wydaje mi się, że mogą coś mieć... Jak to się nazywa? Pod... Zabrzami? Zabrze. No XD. Jakby ja nie rozumiem, nie potrafię tego pojąć, czemu Lexi, czy też Bloński, czy ktokolwiek inny, wiedząc o tym, ukrywał to. Jakby czemu? Po co? Jakie oni mieli z tego korzyści? Kontrakcik? Dobra, ale kontrakcik. Wszelki kontrakt, wszelkie NDA, czyli Non-Disclosure Agreement, umowa o poufności, jest poniżej kodeksu karnego. Jak ktoś popełni przestępstwo, to nie znaczy, że cię obowiązuje NDA i nie możesz o nim mówić. Umowa o poufności jest w ramach jakichś tam, wiesz, rzeczy biznesowych i tak dalej. A nie o popełnianiu przestępstwa. Kto inny by ich wybił, ale oni już byli wybici. Dlaczego cały czas to ukrywali? Po co? A ty byś nie chciał się wybił? No jakby coś odpowiedzialnego, to tak. Nawet mu to wczoraj napisałem, że... No... Słuchaj, stary. Sam mu to napisałem na PW. Napisał mi ty k***o konfidencie. Ja mu powiedziałem, brzmi się jakby to było coś nowego. Tak, nowe story sukanek, tak? Dobrze. 48 minut temu. A, to niedawno. Ty, jak to przegapiłeś? Dziękuję wszystkim za wiadomości. Nie jestem zła na nikogo, jest mi po prostu przykro. Wy też się trzymajcie, bo to nie jest łatwe dowiedzieć się takich rzeczy o swoim idolu. Nie wincie siebie, bo skąd mogliście wiedzieć o tym wszystkim? To pokazuje tylko, żeby nie gloryfikować nikogo, nawet mnie. Ja też mam przeszłość, której akurat często mówię i się jej nie wypieram. Warto pamiętać, że nikt nie jest idealny, jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Niektórzy się na nich uczą i wyciągają ważne dla nich lekcje, a inni wolą żyć w swojej bańce wyparcia i kłamstwa. Przez te 3 lata mój system wartości się załamał. Ja nie widziałam sensu w tym, by dalej być dobrą osobą, kiedy za każdym razem zostaje za to ukarana. Myślałam, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie, ale okazuje się, że jednak jest tylko czasem. Trzeba na to dłużej poczekać. Mam nadzieję, że teraz będę mogła w końcu zamknąć ten rozdział mojego życia i iść dalej. Ja nie potrzebuję przeprosin, ja potrzebuję spokoju w moim życiu. Nie wiem, to fakt faktem, sukanek też tam wiesz, że kogoś wyzywała i tak dalej, no ale chyba wyciągnęła z tego lekcję, tak? Terapia, leki, wyjście z tego stanu dziwnego, psychicznego. Więc obecnie sukanek chyba na topie będzie, tak? Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który według... No i to właśnie wypowiedź Morawieckiego pokazuje, że nawet moment tej afery jest fajny, bo są wybory za miesiąc, w tym miesiącu. Więc idealnie politycy też się mogą tym zainteresować, a jak się politycy tym interesują, to służby się tym interesują, więc jest większa szansa, że ta cała afera do czegoś doprowadzi, że naprawdę policja... No bo mówiliśmy o tym wczoraj u Rybsona. Nie wiem, czy oglądaliście streama u Rybsona, ale mówiliśmy o tym wczoraj u Rybsona. Jedyna szansa, żeby ta afera coś dała, to jakby się tym zainteresowała albo policja, czyli po prostu jakieś organy ścigania, albo żeby YouTube i inne social media pobanowały tych twórców. No w przypadku Stu to jedynie policja, no bo Stu chyba już nie zależy na socialach, ale żeby na przykład Dubielowi coś się stało, no to musi to być albo policja, albo te wszystkie social media, no bo jak policja, no to jakieś tam więzienie, no to już kompletna kaplica. A ban na wszystkich socialach, no też by go zniszczył tak po prostu życiowo. Byłaby to pewna forma kary. Aczkolwiek, no na pewno, pewnie organy ścigania powinny się tym zająć, tak? Dubiel ma ojca, prokuratora, więc ma luz.
Jeden ojciec prokurator nie może, niekoniecznie musi o wszystkim jakby przesądzić, zwłaszcza kiedy interesują się tym głowy państwa. Bo jeśli Morawiecki się o tym wypowiada, to tu już jest, wiesz, tu już jest, kurwa, to już jest mocniejsza sprawa. Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa wykorzystywał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, aby krzywdzić nieletnie dziewczyny. Słuchajcie, to jest naprawdę coś tak okropnego, że musimy wszyscy na czele z państwem polskim, ale nie tylko, z różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Nie waham się użyć tego sformułowania. To są naprawdę patocelebryci. No, także to, że się tym głowa państwa, jedna z głów państwa tym interesuje, to już jest duża, duża sprawa. No generalnie wydaje mi się, że cała Polska w tym momencie się tym interesuje, bo nie wiem, czy patrzyliście, ale jak to się nazywa? Film Wardęgi ma już w 23 godziny 3,6 miliona wyświetleń. Człowieku, to są takie wyświetlenia. 10% państwa polskiego już to widziało. A niektórzy, wiesz, oglądają to razem, niektórzy oglądali jakiegoś streamera, niektórzy oglądają sobie przy obiad, przy obiedzie razem z rodziną, bo pewnie i tak mogło być, więc to jeszcze więcej osób zobaczyło. Zaraz na pewno w telewizji o tym będzie. No, to już wyszło daleko.